Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gram TV News, na który bardzo serdecznie zapraszam. Jedziemy! Ósmego czerwca będzie miała miejsce pełnoprawna zapowiedź Call of Duty Modern Warfare 2. Okazuje się jednak, że fani marki mogą liczyć na jeszcze jedną atrakcję. Na oficjalnym profilu Summer Game Fest na Twitterze poinformowano bowiem, że w trakcie czwartkowego wydarzenia zobaczymy prezentację rozgrywki z tegorocznej odsłony serii Call of Duty. Warto wspomnieć, że tegoroczny pokaz Summer Game Fest rozpocznie się 9 czerwca o 20 czasu polskiego. Podczas prezentacji zobaczymy m.in. gameplay z The Castillo Protocol, a także całą masę innych produkcji. Z pewnością nie zabraknie też kilku niespodzianek. Całość będzie można śledzić na platformach YouTube oraz twitch.tv. A tymczasem głównym tematem niezliczonych dyskusji związanych z Diablo Immortal są aktualnie niezwykle nachalne mikrotransakcje. Ba, jak podaje serwis Video Games Chronicle, cały obraz prezentuje się wręcz tragicznie. Wymaksowanie postaci miałoby kosztować przy obecnej ekonomii gry około 110 tysięcy dolarów. Tak, dobrze słyszeliście. Źródłem tych informacji jest kanał na YouTube o nazwie Bellular News, który wszyscy fani World of Warcraft pewnie doskonale znają, gdzie Matt oraz Michael wyjaśnili unikalność systemu monetyzacji mobilnej produkcji studia Blizzard Entertainment. Okazuje się, że największym problemem są tak zwane legendarne klejnoty. Tu się dopiero zaczyna. To jeden z trzech głównych filarów progresji postaci, zaraz obok zwykłego ekwipunku oraz punktów doświadczenia. Klejnoty pozwalają bowiem znaleźć się poza limitami podstawowego rozwoju. Mało tego, to jest łup, który nie jest nawet zagwarantowany dla płacących graczy, gdyż legendarne klejnoty są przyznawane wyłącznie przy zakupie pakietu legendarnych herbów. I to w dodatku losowo. YouTuberzy stwierdzili, że system jest tak skomplikowany, że zwyczajnemu graczowi bawiącemu się całkowicie za darmo, takiemu jak ja, który by za to nigdy nie zapłacił, zajęłoby około 10 lat na wymaksowanie postaci. No jeśli mi ktoś powie, że to nie jest pay to win, to ja chciałbym wiedzieć, co nim jest. A takie głosy się zdarzają, nawet wśród wyjadaczy w branży gamingowej. A co wy o tym myślicie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo wydaje mi się, że ta dyskusja może być całkiem ciekawa. A w zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć gameplay z gry Sonic Frontiers. Pierwszy materiał skupiał się na eksploracji, a drugi na walce z oponentami. Okazuje się jednak, że zaprezentowane na kanale IGN fragmenty rozgrywki nie przypadły do gustu sporej części fanów Sonica. Część graczy jest rozczarowanych stylem i wyglądem produkcji, a niektórzy użytkownicy twierdzą, że tytuł przypomina technologiczne demo stworzone z losowych elementów. Nic więc dziwnego, że część fanów domaga się opóźnienia tytułu, a na portalu społecznościowym Twitter popularność zaczął zyskiwać hashtag Delay Sonic Frontiers. Ponadto gracze chcieliby mieć również możliwość przetestowania Sonic Frontiers przed premierą za sprawą wersji demonstracyjnej, by móc lepiej ocenić wspomnianą produkcję. A jak wam się podoba? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Niedawno w sieci pojawił się oficjalny zwiastun gry Hollow 2 w wersji na komputery osobiste. Polscy deweloperzy ujawnili przy okazji datę premiery wydania PC-towego. Ta zostanie udostępniona na rynku już 23 czerwca bieżącego roku. Wyłącznie w sklepie Steam, jakby ktoś chciał wiedzieć. Warto w tym momencie zaznaczyć, że produkcja, mimo faktu, iż została opracowana przez rodzimy zespół, nie oferuje polskiej wersji językowej. Ha! Pierwotnie gra zadebiutowała na konsoli Nintendo Switch i tutaj niestety nie spotkała się z ciepłym przyjęciem. Doczekała się jedynie dwóch oficjalnych recenzji i obie są bardzo negatywne. Gaming Age dało 3 na 10 oraz z tego co pamiętam Nintendo Life też dało 3 na 10. Możemy jedynie być pewni, że wydanie PC-towe zapewni lepszą oprawę graficzną. Zainteresowani mogą też sprawdzić darmową wersję demonstracyjną na platformie Steam. To wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że któraś z tych informacji była dla was interesująca. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to koniecznie zróbcie to, a będziecie na bieżąco z każdym kolejnym newsem. Możecie też dać lajka. Będzie nam bardzo miło. Dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.